Alors l'expo est vraiment spéciale. Wystawa ta jest naprawdę wyjątkowa i pasjonująca. Dlaczego? Udało nam się skłonić do współpracy najbardziej liczących się kolekcjonerów z całego świata i zgromadzić tu dzieła, które niezwykle rzadko można oglądać. Pracowaliśmy wspólnie z najważniejszymi ekspertami w tej dziedzinie. Pomysłodawcą i organizatorem wystawy Rodzina Broiglów jest wybitny kolekcjoner i historyk sztuki amerykański Joseph Goodman. Zdecydowałem się zorganizować wystawę z konceptem, pomysłem, który do tej pory nie był wykorzystany. Dokładnie chodziło o pokazanie dynastii Bruegel, ale również tych artystów, którzy weszli do rodziny poprzez małżeństwo, w ten sposób, stając się częścią klanu. Dzięki temu w XVII wieku przyczynili się do jego sukcesów i pozycji. Składa się ona z 95% z dzieł, które należą do prywatnych właścicieli. Myślę, że na tym polega też jej wyjątkowość, bo po prostu ją trzeba zobaczyć, bo już nigdy więcej tak złożonej i tak wielkiej prezentacji Broiglów być może nie będzie okazji. The exhibition consists of 40 different lenders. Obrazy, które znalazły się na tej wystawie, pochodzą z 40 miejsc, włączając w to prywatnych kolekcjonerów, instytucje publiczne oraz instytucje prywatne. Ta wystawa była szczególnie trudna do zorganizowania ze względu na wartość dzieł, ich wiek, warunki przechowywania i ekspozycji. Musieliśmy poradzić sobie z transportem. Obrazy przemieszczały się z kraju do kraju, a przecież w każdym miejscu panuje inny klimat, a większość dzieł jest namalowana na deskach. To duży problem. This creates basically a problem. Wystawa zaczęła na Lago di Como w Italii. Wystawa była najpierw pokazywana w Lago di Como we Włoszech, potem pojechała do Izraela i była pokazywana w muzeum w Tel Awiwie, z którego pochodzą zresztą trzy obrazy. Następnie do Rzymu. Z Rzymu przyjechała do Wrocławia. Potem pojedzie do Paryża. I niestety na tym wędrówka jej się skończy, bo obrazy są w drodze już 2 lata i czas, by powróciły do właścicieli i odpoczęły. Potrzeba je wrócić spadki jej majitelom a do jej obwyklego prostředí. Wystawa prezentuje dorobek przynajmniej 4 generacji przedstawicieli rodziny Broiglów, czyli jednej z najważniejszych dynastii w historii malarstwa europejskiego. W poszczególnych salach przedstawiono chronologicznie najważniejsze dzieła związane z konkretnymi przedstawicielami dynastii, a także dzieła osób związanych z nich, które w pewien sposób obrazują kontekst zarówno historyczny, jak i też artystyczny, w jakim Broiglowie tworzyli zarówno w Antwerpii, jak i w Brukseli. Ozdobą tej wystawy jest obraz Hieronima Boscha 7 grzechów głównych, wyceniany zresztą na 20 milionów euro, bo wystawa jest droga. To dzięki uprzejmości ubezpieczyciela mamy tam ulgi, ale i tak to myślę, że wartość ubezpieczeniowa jej przekracza grubo 100 milionów euro. Siedem grzechów głównych Hieronima Boscha to najważniejszy tak naprawdę obraz na wystawie. Pomimo, że Bosch nie był związany z rodziną Broiglów, stanowił on jako artysta duchowego przewodnika, przede wszystkim dla protoplasty rodu, czyli Petera Broigla starszego, a także dla późniejszych jego synów, przede wszystkim Petera Broigla młodszego. Prezentowany na wystawie obraz jest niezwykle interesujący z wielu powodów. Przede wszystkim prezentowane tutaj sceny grzechów
nie zostały ukazane jako personifikacje czy abstrakcyjne alegorie. Mamy tutaj do czynienia z bardzo typowymi scenami z życia ludzi, zarówno w wieku XVI, jak i także ludzi, którzy mogliby żyć dzisiaj. Wszystkie tutaj te elementy są tak naprawdę rozpoznawalne dla przeciętnego odbiorcy, stąd też Bosch tak naprawdę starał się kierować bardzo uniwersalny przekaz. Brojglowie jako znak firmowy, bo byli czymś takim przez 4 pokolenia, wnieśli do malarstwa europejskiego swoiste nowe spojrzenie na rzeczywistość, pomieszanie bystrej obserwacji rzeczywistości z jednak pewnym moralnym przesłaniem. Te obrazy nie są czystą rejestracją. Trzeba powiedzieć, że za nimi stoi bardzo gruntowne wykształcenie każdej z generacji, łącznie z Peterem Bruegelem, który był zwany chłopskim, ale to tylko dlatego, że malował sceny chłopskie, bo był po podróżach we Włoszech, malował do koronowanych głów. Te obrazy od początku osiągały gigantyczne ceny, były poszukiwane w całej Europie i dzięki temu być może rodzina utrzymała pewną swoistość przez tych 150 lat, które tu zostaną zaprezentowane, ciągłość stylistyczną, mimo oczywistych różnic, jakie istniały między malarstwem XVI a XVII-wiecznym. Jedyny obraz Petera Bruegla starszego, założyciela rodziny Brueglów, jest prezentowany na wystawie w pierwszej sali i przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa. Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na sposób oddania krajobrazu, który rozciąga się nad głowami niewiast, które przyszły do grobu Chrystusa. Jest on bardzo podobny do tego, w jaki sposób Hieronim Bosch oddawał elementy otaczającego świata, ale z drugiej strony zawiera już pewne cechy, które są charakterystyczne dla malarstwa Antwerpii. Jest to obraz autorstwa Petera Bruegla młodszego, który skopiował obraz swojego ojca, Petera Bruegla starszego. Na obrazie widzimy scenę rozgrywającą się w zimowych wiejskich plenerach, ale to nie jest tytuł tego obrazu, ponieważ jego tytuł brzmi Pejzaż z pułapką na ptaki. Powinniśmy się więc zapytać, dlaczego? Gdzie jest ptak i pułapka? Odpowiedź jest prosta. Pułapka znajduje się w dole obrazu, w jego prawej części. Jest połączona specjalną liną, którą trzyma mężczyzna znajdujący się na piętrze niewielkiego wiejskiego domu. W pułapce umieszczono żywność, która ma zwabić do środka ptaka. Kiedy zwierzę tam się znajdzie, mężczyzna uruchomi mechanizm i zatrzaśnie klatkę. W ten sposób ptak zostanie schwytany, następnie zabity, a wreszcie trafi na stół jako danie. Czy jest coś jeszcze ważnego w tym przedstawieniu? Czy to wszystko? Nie, bo jeśli przyjrzymy się uważnie na scenę rozgrywającą się po lewej stronie, zobaczymy mieszkańców wsi, którzy beztrosko ślizgają się po lodzie na zamarzniętym stawie. Ludzie bawią się i są przekonani, że lód jest twardy, wystarczająco gruby, aby czuli się bezpiecznie. Ale oni są w błędzie. Możemy zauważyć, że lód jest w wielu miejscach cienki, powierzchnia niestabilna, może się załamać, a wtedy ludzie znajdą się w zimnej wodzie. A po takiej kąpieli można ciężko zachorować i umrzeć. Jaka lekcja płynie dla nas z tego obrazu? Że ludzie są zawsze przekonani, że są mądrzy i doskonale wiedzą, co robią. To ptak jest głupi i nie rozumie zagrożenia? Tyle, że rodzina Bruegel chce nam powiedzieć coś innego. To cały świat jest taką pułapką, a my konsekwentnie dajemy się w nią złapać. Ale zupełnie tego nie dostrzegamy, nie rozumiemy. Tak jak ci ludzie na obrazie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że lód może pęknąć, a oni zginąć. Obraz, który właśnie oglądamy, porusza temat ponadczasowy. Jego tytuł to Pochlebcy i został namalowany przez Petera Bruegla młodszego. Peter Bruegel młodszy kontynuował dzieło ojca, zarówno jeśli chodzi o dobór tematyki, jak i charakterystyczny styl ojca. Jednym z ulubionych tematów, który wykorzystywał zarówno Peter Bruegel starszy, jak i młodszy, to było obrazowanie przywar i przysłowi. Na tym to obrazie zostało przedstawione wyobrażenie pochlebstwa w bardzo dosadny sposób.
Prawie wszyscy twórcy obrazów, które zobaczycie Państwo na wystawie, cała bardzo ważna w malarstwie dynastia Bruegelów, ulegali wpływom malarzy włoskich. Mamy więc też wyjątkowe obrazy przywiezione z Włoch, w tym dwa, których nigdy publicznie nie pokazywano. Jest to płótno Grimella i fantastyczne pejzaże. Ci wielcy twórcy malarstwa flamandzkiego właśnie od Włochów nauczyli się sztuki przenoszenia na płótno piękna pejzażu. Jan van Kessel starszy, autor tych niesamowitych prac, nie był bezpośrednio członkiem rodu Bruegelów, natomiast był synem siostry Jana Bruegla. Słynął on z takiego bardzo naukowego podejścia do obserwacji świata. Studiował liczne prace naukowe dotyczące zwierząt czy roślin. Ta szczegółowość w badaniu otaczającego go świata zaowocowała takimi niesamowitymi przedstawieniami, niezmiernie dokładnymi, ukazującymi w najdrobniejszym szczególe przeróżne gatunki. Co zupełnie już niesamowite, to te dwie prace, które zostały namalowane na marmurze. Z jednej strony zwiększa to wartość zapewne dzieła, a z drugiej strony powoduje wyobrażenie, iż te motyle zostały faktycznie na tej płycie położone. Ciekawe też, do kogo były skierowane takie prace. Prawdopodobnie dla właścicieli tzw. Kunstkammer, czyli pokojów osobliwości, gdzie właściciele otaczali się różnymi kuriozami, gatunkami zwierząt i roślin, gdzie rozwijali się intelektualnie, rozmyślali, marzyli. Jest tu również do obejrzenia kolekcja rysunków, rzadko spotykanych i wyjątkowych pod względem finezji wykonania. Oglądając tę wystawę, należy przystanąć i szeroko otworzyć serca i wpuścić do środka piękno. To może być fascynujące dla zwiedzających wystawę. Z otwartym sercem chłonąć emocje.